Choć tegoroczna aura była dla rolników wyjątkowo zła i spowodowała nienotowaną od 40 lat suszę, dożynkowej tradycji musiało stać się zadość. Jak powiadają, trzeba podziękować Bogu za plony, a ludziom za pracę. Skockie święto plonów rozpoczęło się mszą świętą w intencji rolników w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Zgodnie z dożynkowym obrzędem honor ugoszczenia rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy, a także zaproszonych gości przypada największemu gospodarzowi w regionie. Tę zaszczytną rolę pełnił burmistrz miasta i gminy Skoki. Jak podkreśla, sam jest rolnikiem i dlatego doskonale wie, z jakim trudem rolnicy zbierali w tym roku plony. Tym bardziej cieszył każdy dożynkowy wieniec. Najpierw było mokro, a później było sucho. I obojętnie co, jakie działania rolnik nie podjął, to zależnie od tego, w jakich warunkach pracuje, albo dużo stracił, albo niewiele. I ta niepewność tego, co się realizuje, to było najgorsze. Dla państwa Błażejewskich, starostów dożynek, prowadzących bardzo duże gospodarstwo hodowlane i do tego produkcję roślin, tegoroczne lato kojarzy się z naprawdę ciężkim kawałkiem chleba. Susza, która naprawdę spowodowała duże straty i, no i zboża jest mało i jak to będzie, zobaczymy, ale zapowiada się nieciekawie. W zeszłym roku w sierpniu przyszła nawałnica, deszcz nawalny. Ona zniszczyła dużą część upraw. W tym roku uprawy zdziesiątkowała susza, no więc jest to na pewno rok szczególny i trudny przede wszystkim dla rolników. Dzisiaj jest powód do świętowania dożynki, to są dożynki, to jest to święto, które naprawdę trzeba się cieszyć i jedziemy do przodu. Tradycyjne obrzędy dożynkowe pięknie przypomniał zespół Wielkopolanie. Ale dożynki to także wspólna zabawa w zdecydowanie bardziej współczesnej formie. Na stadionie klubu sportowego Wełna nie mogło więc zabraknąć straganów z zabawkami, rękodziełem czy przysmakami kulinarnymi. Nie mogło też zabraknąć dobrej muzyki. A o to zadbał znakomity duet akordeonowy Bajan Brothers. Najważniejszym punktem wspólnej zabawy był oczywiście turniej sołectw. O każdej porze roku w Słowie znakomicie można w tej wiosce spędzić salutkie życie. Do niedźwiedzi zapraszamy, nowy plac zabaw mamy. Z Karkulina przybywamy, wszystkich na wieś zapraszamy. Sławica ma piękne widoki. Sławica. Jeziora i lasy. Sławica. To miejsce na wczasy. A więc wszystkich chętnych do Jabłkowa zapraszamy. Od skoków przez tory i zaraz w lewo, a wy jedziecie wprost na Kuszewo. A teraz przestroga dla nowych gości, wjeżdżając do bliżysk, uważaj na placka, bo wtedy szła krowa sołtysa, pana Wacka. W tej konkurencji liczyli się tylko szefowie ekip, bo zgodnie z regulaminem doić mógł tylko sołtys albo sołtyska.
No i jak obserwując te zmagania, nie zgodzić się z twierdzeniem, że tyle sołtys może, co mu wieś pomoże? Już wkrótce wszyscy przekonali się, że gra w bumper ball to wbrew pozorom wyjątkowo bezpieczny, choć kontaktowy sport. Wiedziałem, że to jest fajne, bezpieczne i się nie bałem. Oj, ciężko jest, bardzo. Bardzo ciężko, ale nie mogłyśmy sobie odmówić tego, żeby w siebie uderzyć chociaż raz. Jest to pod jakimś względem bezpieczniejsze, tak? Na jak pewno. Jak w pączku. Może i biegało się jak w pączku, ale za to system pucharowy pomógł wyłonić zwycięzców całego turnieju. Najważniejsze, że było o co walczyć. Każda z drużyn za sam start otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł. W tym roku najlepsza okazała się drużyna ze Sławy Wielkopolskiej. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Lechlinka, a trzecie Łosińca. Zwycięzcy już wiedzą, na co przeznaczą nagrodę w wysokości 3000 zł. Chcemy przeznaczyć to do klubu, który mamy tam w Sławie. Dopiero się rozwija ten klub. Chcemy się jeszcze z chłopakami, z wszystkimi uzgodnić na tą wygraną, ale większość już jest, żeby chociaż bilarda to przeznaczyć na bilard. Jeżeli zabraknie, to wiemy, że gmina myślę, że też dołoży do bilarda. Znakomita sportowa zabawa przyniosła wiele radości uczestnikom i kibicującym im widzom. Nic dziwnego, że wszyscy w znakomitych humorach czekali już tylko na gwiazdę wieczoru, czyli zespół Poparzeni Kawą 3. Wezmę cię, nie licz na nic więcej. Wezmę cię, bo masz u mnie wzięcie dziś. A potem będę rozmyślał wciąż, kiedy cię będę mógł.